Witam Państwa bardzo serdecznie na premierowych warsztatach tłumaczeniowych między tekstem a kulturą, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Filologiczną. Co umyka w tłumaczeniu? Barańczak uważał, że są rzeczy, które są ocalone w tłumaczeniu. I myślę, że w poezji umyka to, czego w tekście nie ma, czyli to, co istnieje w umyśle odbiorcy. No? Ponieważ interpretacja, a interpretacja wiersza w szczególności, i nie jest na zewnątrz, tylko wewnątrz. Panie doktorze, dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach tłumaczeniowych? Warsztaty zrzeszają zarówno praktyków, jak i teoretyków przekładu. Osoby zaproszone na warsztaty oferują uczestnikom warsztatów szeroką panoramę omawiania dyskusji nad tematami przekładowymi, zarówno od strony warsztatu tłumacza, teorii translatorskich, ale także bardzo praktycznego podejścia budowania swojej kariery tłumacza. Jakie cechy powinny charakteryzować dobrego tłumacza? Przede wszystkim w przekładoznawstwie sądzimy, że nie ma czegoś takiego jak ideał tłumaczeniowy pod żadnym względem, ani jeśli chodzi o osobę tłumacza, ani jeśli chodzi o idealny tekst. Natomiast niewątpliwie teoria przekładu podaje pewne sugestie co do sposobu, trybu działania w przekładzie i takich sugestii, po takie sugestie możemy sięgać właśnie do przekładoznawstwa, czyli do studiów o przekładzie, do nowej dyscypliny, która się tworzy. Prelekcje potwierdzają, że jest to jednak bardzo trudny zawód, bardzo wymagający nie tylko wiedzy tłumaczeniowej, ale także wiedzy ogólnej, która jest konieczna w tłumaczeniu różnych rodzajów tekstów. Przede wszystkim bardzo ciekawie była połączona teoria z praktyką. Profesor Dobrogowska opowiedział o teorii, o wysokości tłumacza. Na pewno można to skonfrontować łatwo z tym, czego uczyliśmy się do tej pory. Właśnie na uczelni. Natomiast z drugiej strony pan Płynowski tutaj pokazał, jak wygląda praktyka, jak rzeczywiście to może wyglądać, z czym można się spotkać. Pogłębiły naszą wiedzę i świadomość przede wszystkim tego, co trzeba posiadać, co trzeba posiąść. No i czekamy na kolejne porcje dobrych warsztatów na WSF.